Choć grypa to choroba wirusowa przenoszona drogą kropelkową, można się przed nią chronić. Najlepszym zabezpieczeniem nadal są szczepienia ochronne, szczególnie ważne dla osób o słabej odporności. Są pewne grupy, które powinny te szczepienia wykonać, szczególnie jeśli są to osoby chore o osłabionej odporności, osoby powyżej 65 roku, pracownicy służby zdrowia, nauczyciele, pracownicy handlu i starsze osoby, tak jak już wspomniałam. No i dzieci, szczególnie te, które mają odporność tutaj taką słabszą. O wzmocnienie odporności możemy również zadbać sami poprzez odpowiednią, bogatą w witaminy i białko, dietę oraz aktywność fizyczną. Odpowiednie odżywianie, a więc dieta bogata w witaminy, w witaminę C, w cytrusy, zieloną pietruszkę. Dużo spożywać warzyw, owoców. W okresie zimowym wskazane są spacery nawet przy ujemnych temperaturach. Należy jednak pamiętać o odpowiednim ciepłym, ale i przewiewnym ubraniu oraz obowiązkowym nakryciu głowy. Nie starajmy się spacerować po mrozie z gołą głową, ponieważ to wychłodzenie od głowy jest bardzo niebezpieczne dla naszego organizmu. Starajmy się ubierać tak na cebulkę, żebyśmy się też nie przegrzali. Głównie tu myślę też i o dzieciakach, które po prostu w momencie, kiedy są ferie i wypoczynki, one też muszą tutaj mieć swobodę ruchu, więc nie mogą być pozawijane jak w kokony. Te ubrania powinny być przewiewne, żeby się też nie spocić, a potem oczywiście nie odpowiednio wychłodzić. Więcej informacji w temacie zaraz po teledniu.